Wiecie co? Miałem zaczynać nowy odcinek z naszej nowej serii Persją w Obrobcu Mirsai 4, ale jak patrzę na tych wszystkich Arabów, jak patrzę na te wszystkie arabskie nazwy, to mnie wzięła taka chęć na kebaba, że chyba sobie zrobię przerwę i pójdę do Turka. Także zaraz wracamy z odcinkiem. Okej, ja już wróciłem, powiem wam, że kebab pierwsza klasa, mięsko jak zwykle smaczne, normalny w bułce, prawilny kebab u Turka, więc skoro już wszyscy zjedliśmy, było naprawdę smaczne. Kepsiki są dobre. To skoro już wszyscy zjedliśmy, możemy zaczynać ten odcinek. Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy Krójka. To jest Europa Universalis 4 i kampania Persją, znaczy seria Persją. Przypominam, srogi obce w górze, soczystym komentarzu. I zapomniałem dodać, że nowy update, a w sumie DLC, wprowadza również możliwość zmniejszania developmentu w prowincji. Wiem, może wam się to wydawać dziwne. Ale dzięki temu, na przykład jak sobie zmniejszymy base tax, bo nie wiem czy wiecie, ale można boostować development. Jeżeli sobie zmniejszymy na przykład base tax, dostaniemy 20 dukatów. Jeżeli sobie na przykład zmniejszymy base manpower, dostaniemy 250 manpowera z tej jednej prowincji. To jest oczywiście uzależnione od rodzaju prowincji, na przykład dostaniemy 187. No ale jest taka możliwość, jeżeli nam się palą kolana i tak dalej, to można zaryzykować i sobie uzyskać szybkim kosztem. Znaczy szybkim sposobem chwilowy zastrzyk gotówki albo manpowera. My na razie z tego korzystać nie będziemy, natomiast idziemy na wojnę z naszym sąsiadem Muchpaszą. Muchpaszą? Jakoś tak. On ma jednego sojusznika, nie powinno być na razie żadnego problemu. Widzę, że dostajemy troszeczkę attrition, nie wiem czy nie. Mamy na szczęście casus belli od naszego wasala. Myślę, że go troszeczkę podkarmimy i zaanektujemy, tylko pytanie, czy nie przesadzimy. Jak mu damy całość, może coś zabierzemy dla siebie. Na pewno wybieramy wojnę z tego casus belli. Ich nie musimy osobno wzywać, oni są, to jest chyba ten niebieski kraj. Tak, to jest to, ich osobno wzywać nie będziemy, bo nic tak czy siak nie zabierzemy. Mam nadzieję, że damy radę, wątpię, żeby mieli większe siły od nas. Od razu lecimy na ich stolicę. Wszędzie tu są góry, tu są bagna. Za bagna jest chyba minus jeden, tak, jest minus jeden. To lepiej niż za góry, bo problem jest taki, że u nas wszędzie praktycznie są te przeklęte góry. No tutaj są jakieś pustynie. Ja bym nie chciał, żebyś ty stał ze mną w prowincji. Nie możesz na przykład pójść na to. A ty pójdziesz sobie na to, mój kochany wasalu. Bo będziemy dostawali attrition. Okej, dobra, widać przeciwnika. No dobra, no to ja bym zostawił tą armię. Widzę, że oni mocno się uparli. Czy wy macie, żeby się do mnie przykleić? Wy macie? Nie, nie macie. No to jakoś nie wiem. No dobra, no to oblegajcie. W sumie nie powinienem mieć nic przeciwko temu. To wy będziecie tracić manpower. Ale myślałem, że bezpiecznie będzie, jak jedna armia będzie tam po prostu stacjonowała. Cały czas też będziemy liczyli na to, będziemy liczyli na dobry moment w postaci plus przynajmniej dwóch punktów stabilności, żeby zmienić religię na szyizm, tak? Dobrze pamiętam, bo jesteśmy teraz sunnicką religią, a musimy zmienić się na szyizm. Więc wypadałoby to zrobić. Wypadałoby to zrobić. Generalnie różnica między tymi dwoma religiami jest taka, że obecnie mamy 10 do kawalerii ratio, a będziemy mieli chyba z szyizmu plus 10 morali, coś te... Wow, co to jest? Ty masz... Co? Ile ty masz żołnierzy? Czemu tu jest 11 tysięcy? Skąd ty tyle żołnierzy? Co? Ty masz 4 tysiące. Okej, no dobra, oblegajcie na razie tamto. Ja, czy mogę tu wtedy przychodzić? Mogę naokoło. Spoko. Tylko tymi dwoma krajami walczymy, tak? I oni 11 tysięcy wyciągnęli? No ciekawe. Czy to są dwa połączone... A, bo to są dwie połączone armie. Dobra, już myślałem. Możemy dozyskać 10 do legalizmu albo do mistycyzmu, ale pytanie, czy my chcemy... zwiększone misjonary, armia, fort defense, taksy, manpower, technologia. Chyba legalizm. Chyba bardziej legalizm. Co to właściwie daje? Minus 2, a tutaj dostaniemy 3000 manpowera. Chociaż te morale nie są takie głupie, ale nie no, technologia na początek będzie ważna. Póki co technologia, bo zaraz jak zaczną się nowe epoki, w sumie teraz mamy ile? Morale plus 5, no nie jest tak źle w sumie. Bo zaraz pojawią się, renesans się pojawi, to zanim ona do nas dotrze, troszeczkę minie. Będziemy musieli pewnie brać, chociaż nie, bo Turcy będą dość szybko pompowali renesans. Pierwszą epokę Turcy dość szybko pompują, to wystarczy, że się do nich zbliżymy. Kurde, oni szybciej zdobędą naszą stolicę niż my ten przeklęty fort. Pytanie, czy ja mogę z tego zejść? Ej, czekajcie, kto to oblega? To oblega
Ayam? Tak, Ayam to oblega. To ja bym chciał... Gdzie wy macie swoje armie? Patatajcy moje kochane. Gdzie wy poszliście? 3000 tutaj. Mordo, ja bym chciał, żebyś ty podszedł i oblegał to. Żebyście trzymali się oblężeń. Bo co ja chcę zrobić? Bo ja, my mamy fort w górach, czekajcie, obleganie, obleganie, po prostu trzymajcie oblężenie tego fortu, a my pójdziemy wklepać tym ziomkom, pójdziemy wklepać tym ziomkom. Ja wiem, że dostaję attrition, ale trudno, bo tu będą góry, nie? Kurde, jedyna praktycznie okolica prowincji, która nie jest górami, fuck. No dobra, no ale to powinniśmy i tak dać radę. Mamy jednogwiazdkowego generała, 12, mamy 5000 przewagi i walczymy na swoim terenie, który w sumie nam... Wow, jaki minus jeden? Za co minus jeden? Nie mamy minus jeden. Okej, dobra, powinniśmy wygrać. Świetnie, tylko trzymaj to oblężenie. Mordo, trzymaj to oblężenie. Wiem, że to jest i tak minus 42. Dobra, bitwa wygrana. Troszeczkę manpowera stracimy. Dobra, wracamy do oblegania tego. Ty lecisz mu pomagać. Fajnie, jakbyście to po prostu sami we dwóch mogli oblegać. Byłoby dużo przyjemniej. Z tobą od razu poprawiamy relacje. Nie dlatego, bo chyba nie możemy ciebie jeszcze anektować. Dopiero w 54. Ale dlatego, że jak ciebie boost... O, właśnie... To. Relacje z Biapas. Prestiż zyskamy. Po tej wojnie możemy zyskać sporo prestiżu. Kurde, braknie ci. Chyba 1000 ci braknie. Daj mnie 1000 żołnierzy. Halo? Daj mnie 1000 żołnierzy. Daj mnie 1000 żołnierzy. Powiedzmy, dwa oddziały starczą. Leźcie tutaj. A ty stój w tej prowincji. Jakby co, będziemy starali się przechwycić. Jeszcze braknie, serio? A, 9000 potrzeba. Okej, mam nadzieję, że teraz styknie. Będziemy starali się przechwytywać pojedyncze staki, które będą chciały, chociaż moglibyśmy też odbić te dwie prowincje. Dobra, damy radę. Na spokojnie, spokojnie. Ważniejsze, żeby padł jedyny fort. Od tych może się uda White Peace'a wyciągnąć. Chociaż, nie no, rozbiliśmy praktycznie całą ich armię. Nadal mają wysokie. No spoko. Dobra, minus 21. 50 admin pointów, jak najbardziej admin pointy się przydadzą, trzeba będzie korować trochę, chociaż nie, my nie będziemy korowali prowincji. Nie będziemy korowali prowincji. Ale będziemy na pewno brali jak najszybciej jakieś grupę idei, to jest chyba na czwartym, piątym? Na piątym, nie mam pomysłu kompletnie, co możemy wybrać granic z tym państwem. Nie wiem, jakieś wojskowe byłyby niegłupie, albo administracyjne, żeby szybciej to korować. Dobra, widzę, że... Co? O Boże, Polska nie zaakceptowała Unii z Litwą. Co wyście zrobili? Naprawdę? O Boże, oni są tylko sojusznikami, oni nie są w Unii personalnej. Ja pierdzielę, Polsko! Dobra, mają władcę 656, Zygmunta Augusta, ale no... Jednak cała Litwa poszła w pizdu. Czemu wy się gniewacie? Co wam się stało znowu? No dobra, przyznaj te przywileje. Ale to... No to teraz poszaleli Polacy. Wow, tego się nie spodziewałem. No spoko. Dobra, oni mogą teraz oblegać naszą stolicę. Tu już jest 28%, więc powinniśmy na szybkości to zdobyć. No to jest minus 42. Nie wiem, czemu to tak szybko mi to poszło oblężeniem. Zdobędziemy ten fort. Nasze małe potatajce zajmą się obleganiem tych prowincji. Może pójdą do tego niebieskiego? Czekajcie. Okej, nie będziemy zyskiwali tyle boostów od wasali. Pójdą tutaj oblegać, chociaż tutaj też jest fort, nie? Żeby White Peace'a od nich wyciągnąć, może jakąś gotówkę? Okej, dobra, minus 28. Ej, czemu oni tak szybko to oblegają? Czy ty masz coś do Siege'a? Nie, masz zero w Siege'u, a u nas generał, wy macie jakiegoś generała tutaj? U nas ziomek widzę, że ma plus 1 do Siege'a od Ardalanu. Dobra, ale tak czy siak, oblężenie padło. Nasze wojska mogą się zgromadzić w jednej prowincji. Zgromadzimy się, pewnie znów damy radę, to jest tylko 7000 żołnierzy, na spokojnie, jakby co, ten drugi kraj, czekajcie, ty masz 5000, czy moje ziomki dadzą radę, 6000, jak się wbiją w tych chłopów, to będzie problem, ale widzę, że ich omijają. Dobra, a my się wbijamy tutaj, może się połączmy w jeden stag zniszczenia i miłości. Powinniśmy na spokojnie dać radę, ponad dwukrotna przewaga liczebna, stack wipe będzie stack wipe? Niestety nie ma stack wipe'u. Dobra, możemy odbić nasze prowincje. Czemu my tak gotówkę tracimy? Pewnie za uzupełnienia w armii. To jest główny powód, nie? Zapewne. Dobra, mamy całkiem sporą siatkę szpiegowską. Wysyń mi roszczenia do tych ziem.
wysuń mi roszczenia do tych ziem. Zobaczymy w ogóle, czy to jest pojęcie agresywnej ekspansji na tym zadupiu. Bo jak w cesarstwie weźmiesz chociaż jedną prowincję na początku, to wszystkim odbija dookoła. No chyba, że jesteś Francją, to wtedy możesz zabrać dwie prowincje i dopiero wtedy wszystkim odbije. Chodź może tą armię. Kurde, to nie ma przejścia, a przez tych ziomków nie ma przejścia. 70% Liberty Desire. No, jak tutaj zaczną się wojny, to trzeba będzie interweniować, bo to będzie łatwy łup na wschodzie. Przy okazji pewnie potrzebuję, właśnie nie sprawdziłem do konkretnie, jakich prowincji potrzebujemy, żeby uzyskać, móc stworzyć Persję. Możemy też poprawić relacje z tobą. Czy coś powinienem jeszcze klejmować? Czy ciebie mam sklejmowanego? Ciebie mamy sklejmowanego? Nie mamy ciebie sklejmowanego. No to możemy cię sklejmować. Możemy ciebie sklejmować, ale w pierwszej kolejności będziemy anektowali Lurtisa. Go powiększymy i na wszelki wielki. Dobra, wbijmy się w tych niewielki stack. Widzę, że wy nie chcecie... O, okej. Okay. Nie chcecie im nawet pomóc. Czy wy to oblegacie? 0%. Może jakąś gotówkę uda się zrobić, albo wasala stworzyć tutaj. Ej, to by było niegłupie tutaj mieć wasala. Tylko czy mamy wolną... Nie, my byśmy tracili jeden punkt. Ale to byłoby niegłupie, moglibyśmy go tutaj troszeczkę podkarmić. No, to jest myśl. To jest myśl nawet co więcej. To jest pomysł, to jest genialny pomysł. Aweja. Tylko problem jest, że mamy mały manpower. Znaczy, zaczynaliśmy z niskim manpowerem. Tam było bodajże chyba 4000 z 14 tysięcy, jakie powinniśmy mieć na start. No, ale niech będzie. Weź zdobądź tą fortecę. W 54 będę mógł się pierwszego pozbyć. Byśmy tracili przez kilka lat jeden punkt dyplomatyczny dodatkowo. Może niepotrzebnie zrobiłem, że zmieniłem fokus na... co ja mogę zrobić? Aha, mogę jednego... Właśnie, to jest ta nowa opcja, co doszłam. Posiadamy prowincję... Znaczy, to jest właściwie mój wasal to posiada, więc to mi się zalicza. Ale za kosztem 50 admin pointów mogę dostać jednego merchanta na 20 lat. Generalnie to się opłaca, ale na tym etapie rozgrywki handel jest tak... u nas nieopłacalny, nie mamy żadnego sensownego, że nie będziemy tego brali, poza tym potrzebuję tych punktów. O kurde, pokonali ciebie, no zarąbiście. Czy nie chcecie White Peace'a? Nie chcecie White Peace'a. Wycofajmy jednego dyplomatę. Chcemy ciebie oblegać. Pytanie, czy ty byś miał w ogóle możliwość wasalizacji, tak swoją drogą? Czy ty miałbyś możliwość wasalizacji? Nawet nie chcesz White Peace'a. Chciałbyś się zwasalizować, ale byśmy musieli się troszeczkę pooblegać. Może ten fort jeszcze się nie odnowił, znaczy garnizon? 1000 żołnierzy, no ale te 12 tysięcy powinno dać radę. Po ciebie w całości zjemy. Czy ja mogę to korować? Będę mógł to korować. To jest chyba centrum handlowe, nie? Te 3-4 prowincje damy mojemu wasalowi, a to zabierzemy dla siebie. To jest centrum handlowe. Ujście Eufratu? Eufrat, Tygrys? Czekaj, Tygrys wpada do Eufratu, czy Eufrat do Tygrysu koniec końców, bo one płyną obok siebie? Chyba Eufrat jest tą główniejszą rzeką. Nie mam pojęcia. Ale chyba tak. Znaczy tak mi się wydaje. Ale co jest w ogóle... Dobra, nieważne. Tak jest. Tak jest, było i będzie. Czy ty mi terroryzujesz kraj? 10 deep pointów, spoko. Ja tu muszę zostawić żołnierzy, żeby to oblegać. 3000, tak? Zdobędziesz to szybciej? Możliwe. Bo chciałbym w sumie trochę chciwie, bo powinienem już tą wojnę kończyć, no ale skoro walczymy, dawaj mi technologię, to się na pewno przydam. Jesteśmy pierwszym krajem, który przyszedł na czwartą technologię administracyjną. Zielona wyspa. Zielona perska wyspa. Zobaczmy jak tam... jak to wygląda? Wiem, że mi murek z oczyn rośnie. Spokojnie. To da... O kurde, duże rośnie. Nie wiem, czy... No jeszcze w jakieś bunty się wbiję. Fuck. A śmiałem się, żeby mój był głupi wasal nie wszedł. Te bunty, a sam szedł. No brawo ja. No dobra, chyba kończymy tą wojnę. Dajmy sobie spokój. To leci dla ciebie. To leci dla ciebie. Dla ciebie. I dla ciebie. Worek z oczyn mi rośnie. Chociaż teraz... Chociaż... 6000... Wow. Trzeba uważać na tych panów. Bunty. Bunty byłyby teraz niegłupie. Shia, Zelot. Ci mogą wybuchać, nawet jak najbardziej, bo to jest w końcu nasza religia, koniec końców, którą chcemy mieć u siebie. Wy tylko nie zdobędziecie. Dobra, oblegajmy na razie. 7%. Miałeś tu podejść na to oblężenie. Halo. Miałeś podejść na to oblężenie, bo oni zeszli. Oni zeszli z naszej stolicy.
Nie, ja chcę ich zwasalizować. Ja chcę ich zwasalizować. Oni nie odbiją żadnego fortu. Tego nie zdobędą, tutaj nie zdobędą. Tu się miotają jak kupa. Tylko żeby mi tych prowincji nie pozdejmowali. Mordo, o kurde, zdejmą. No i zdjęli. No akurat, dobra, wasalizacja. Był wasalizacja. Nie zgodzą się. Zgodzicie się. Zgodzicie się. Na pewno się zgodzicie. Na pewno się zgodzicie. Musicie. Bahamis, Jafari, Ale to mnie nie obchodzi zbytnio. Okej, czy ja mogę ciebie zwasalizować już? Dobra, tu jest 1000. No powiedz, że tak. Dobra, świetnie. Agresywnej ekspansji nam to 20. Ale myślę, że się opłaca. Myślę, że się opłaca. Dasz mi 28 dukatów, zawsze coś. Spoko. Możesz teraz wrócić do siebie, możesz wrócić. Dobra, wracamy do siebie. Wiem, że ma za dużo relacji. Będziemy mogli wrzeć zrezygnować z jakiegoś sojuszu. Z tobą możemy zrezygnować. Chociaż przydałby mi się chociaż do pierwszej wojny z Quarantulu. Czy jak to się nazywa? 1000. Aha, dobra, to są ci żołnierze, spoko. Natomiast ciebie trzeba będzie podzielić na... Trzeba zdobyć, to trzeba zdobyć. Przekażemy pod okupację jeszcze raz, bo to podbijali. Tą jedną prowincję weźmiemy dla siebie. Dużo Liberty Desire powiadasz. No, możesz być troszeczkę zdenerwowany. To prawda, nie ukrywam. 10 prestiżu albo 40 dukatów. Mamy misję na prestiż. Ja bym wolał stracić te dukaty. Zwłaszcza, że teraz troszeczkę ich dostaniemy po zakończeniu tej wojny. Oni tam chodzi, tylko worek z oczyn pompuje. Okej, to zdobyte, świetnie. Teraz jeszcze raz. Tobie dajemy pod okupację. Tobie. I potrzebujemy wolnego dyplomaty. No to możemy od ciebie odebrać. Mam nadzieję, że pozostaniesz lojalnym patatajcem. No. Co? Bo nie możemy tego skorować? No to oddawaj. Aha, nie mogę... No i zarąbiście telefon. Zaraz. Okej, jak powiem wam, że dzwonił Turek i pytał się, czy smakowało, to mi nie uwierzycie, co nie? Nie, bo tak nie było. Dobra, czemu ja nie mogę tego dać sobie z powrotem pod okupację? Mogę tylko przekazać to między moich patatajców. A czemu ja nie mogę tego zabrać dla siebie? Halo? Kiedyś była chyba taka opcja, czy to na jakimś modzie było? No bo w takim razie to tak bidnie bym powiedział, bidnie, bo ja nie mogę teraz tego zabrać. Czemu nie ma opcji oddawaj to patatajcu? No dobra, no to dostaniesz wszystko. Ja jeszcze gorzej. Dostaniesz wszystko, ale mam nadzieję, że ci nie odbije. O, koalicja! Zanim pojęciem na tym zadupiu. Muhasha przestanie istnieć, a Shamaran... Boże, te nazwy. Aż chyba sobie jakąś tortillę kupię. No dobra, dawaj hajsy. Usuń sobie kory, bo to zawsze prestiż. To mnie interesuje. No i hulaj dusza, piekła nie ma. Pytanie, czy tobie nie... O, no i wiedziałem, bo robisz się dość duży, soczysty, więc trzeba będzie ciebie anektować na prędkości. Ty masz bunty, mój drogi koleżko, mój drogi sąsiedzie. Walczysz z... Afganistanem. A ty się wyzwoliłeś. I walczysz z Tymurydami. Genialnie. Czy to jest moment, kiedy uderzamy na Tymurydów? Czy my mamy tutaj jakieś klejmy? Mieliśmy chyba z misji. Czy mi to usunęło tego klejma? To jest dobry moment, żeby się wbić tych panów. Halo, halo. To jest genialny moment. Nie mamy. Tobie pomoże Knight. Knight jest dość duży. Knight był tutaj. Chyba? Gdzie jest Knight? A, tu jest Knight. Boże. No dobra, no i to był właśnie plan. To był właśnie plan. Po to wasalizowałem to do tego patatajca, żeby on się zajął Knightem, kiedy my będziemy uderzali na Tymurydów. Świetnie, oni mają wojnę domową. I będziemy... O Boże, bunty, co? A nie, to jest pozostałość tej armii. Świetnie, to się zgromo... Kurde, nie mam manpowera. Nie, trzeba zatrudnić jakiegoś kolesia. Może być trade. Nie mamy też następcy. Dużo tego, to zredukujemy. Nie zredukujemy. Na razie zostawimy. Tu was rozbijemy. Świetnie. To są 3000 żołnierzy. Problem jest taki, że nie mamy manpowera. Czy ja mogę jakoś od chyba szlachty zebrać manpowera? 1000 manpowera. Ale to byłby dobry moment, żeby ich zaatakować. Przegrywają tą wojnę. Przegrywają. Przegrywają, byśmy wzięli troszeczkę kąska dla siebie, byśmy takich szczypnęli, o tak szczypnęli. A tylko pytanie, czy nie przesadzamy, to było ryzykowne. To było cholernie ryzykowne, bo jakby się ogarnęli,
Ja mogę w sumie sprawdzić ich armię. Oni są moim rywalem, nie? Timuridzi. 22 tysiące Force Meatu, generalnie mają 13 tysięcy żołnierzy, 0 manpowera, w sumie tak jak ja. Bo problem jest też taki, że jest Quarak Hulu po drugiej stronie. Poczekajmy, poczekajmy. Na razie niech mi się te armie odnowią. Zmniejszymy koszty utrzymania. Pomyślimy może, co dalej zrobić. Bo trzeba by było też zmienić w sumie tą religię, koniec końców. I to jak najszybciej. Tylko minus 2 stabilności. Dlaczego? Jak cały naród woli szyitów niż sunitów, to dlaczego mielibyśmy tracić stabilność? To powinno nam zbustować plus 1000 stabilności. Ktoś chce prawo przemarszu. A macie, bijcie się w imię moje. Niech będzie. No i trzeba poczekać. O, dobra, widzę, że się ogarnął. Makory minus 20. Ale jest lojalny. To dobrze, że jest lojalny. Ty chcecie Royal Mariasz, to dobry znak. Tylko, że to mi zabierze prestiż, nie? Nie, legitimacy mi zabiera, to może być. Ty pozostajesz wierny tym urydom, co jest akurat smutne. Ale ja bym ciebie zaatakował. Chciałbyś supportować Independence, ale to nie, to nie. Murydzi wejdą do wojny. Mogę stracić tak, taksy albo prestiż. I to aż na 25 lat? National Tax Modifier minus 10%? Czy kogoś poebało? Albo 10 lojalności. Ja chyba lojalność wolę stracić. Czy wy mnie lubicie? Tak średnio, możemy się dogadać. Jakby co, możemy się dogadać. Świetnie, to zrobimy taki myk. Wy się obraziliście? Nie. Okej. Okay. Spoko. Przeszło wam. Kto tu się buntuje? A ty się buntujesz jeszcze. Okej, okay, no to tutaj już z tobą pracujemy na tym. Co? Cielaki tutaj masz? Co to jest? Jakieś kozy. No, w sumie Arabom i... No, dobra, nie śmieszkujmy, tak w końcu jest gramy jedną z tych nacji. Nie śmieszkujmy. Zobaczymy, jak pójdzie z tym urydą. Jakby co, to zawsze można ich dojechać w innym momencie. Manpower widzę, że... Aha, nie rośnie, bo mamy... Nie utrzymujemy armii. To przypominam, że jeszcze tutaj mamy trzy państwa nad Morzem Kaspijskim. Właściwie jeziorem, ale niech będzie. No i zawsze można pomyśleć o tych panach. Tylko tak, ty masz sojusz z tym Quaria Kyuyu, które jest zbyt niebezpieczne. A ty w ogóle jesteś... Aha, ty masz sojusz z Shirvanem, bo co jest Shirvan? Ty masz sojusz z Gazikun, czyli ciebie można by dojechać, a ty masz co... Aha, dobra, to ciebie odpuścimy, ale ty jesteś dość łakomym kąskiem. O, ty właśnie, ty. Te dwie prowincje. Zawsze coś. Dobra, ale ta wojna już w kolejnym odcinku. Tak samo jak Timurydów, zobaczymy, czy nam będzie się opłacało walczyć z Timurydami. Niech jeszcze powalczą. Widzę, że przegrywają, ale armię mają sporą, więc lepiej poczekajmy, aż nie będą mieli armii i będą mieli pewną porażkę. Więc tutaj wam podziękuję za uwagę, przynajmniej na serwisie, łapce w górze, soczystym komentarzu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, na razie.